No i teraz właśnie o tych obłudnikach. Proszę Państwa, Lewica złoży ponownie projekt uchwały w sprawie uznania Rosji za państwo terrorystyczne. To z 2 grudnia, ale widzimy, że w kwestii agresji do naszych sąsiadów to oni się niczym nie różnią między sobą. Niczym. To czy Konfederacja, czy Lewica, czy PiS, czy PO, to pomagać Ukrainie Putin, terrorysta. To nie ma żadnej różnicy w tych ważnych, kluczowych, zasadniczych kwestiach. To jest akurat spójne, zbieżne z interesami Wall Street. Następne informacje o obłudnikach, jak ktoś tam czuje się uczuciowo związany, no to proszę Państwa, to zapraszam tam sobie Sykulskiego, pooglądajcie albo innego, przeciwnego, bo to jedno to lewica, to wiecie, drugi to prawica. Ja ich nie rozróżniam. Mówię Państwu, ja ich nie rozróżniam. Dla mnie to jest jedna szara masa, która jakimiś tam, no mniej więcej jak kolorem włosów się różnią mniej więcej, a to też ludzie. Tu mamy panią Jachirę po tej akcji w Sejmie. Wysoka Izbo, dziś Sejm miał przyjąć ważną uchwałę o uznaniu Rosji za kraj wspierający terroryzm, wypracowaną ponad partyjnymi podziałami. Niestety, poseł ma... Proszę Państwa, to jest bardzo ważne. Pani Jachira zdradziła pewną tajemnicę. Wypracowaną ponad partyjnymi podziałami, rozumiecie? Umówili się wszyscy ponad partyjnymi podziałami, że jednak ta Rosja ma być terrorystą. Stany Zjednoczone tego unikają, bo przecież frajerów mają od takiego nękania. Zawsze tak było. Dlatego nie ma między nimi różnic. Macierewicz wrzucił poprawkę o treści. Fragment przeczytam. Federacja Rosyjska jest bezpośrednio odpowiedzialna za zestrzelenie samolotu malezyjskich linii lotniczych oraz za katastrofę samolotu polskich sił powietrznych w Smoleńsku w kwietniu 2010 roku, w której zginęło 96 osób. To istny sabotaż i działanie na szkodę państwa polskiego. Opozycji udało się zablokować tę poprawkę i chcieliśmy przegłosować pierwotną, ustaloną wersję ustawy. Jednak marszałek Witek zablokowała tak ważną uchwałę. To działanie wprost na korzyść Rosji. Gdy podeszłam do posła Macierewicza i spytałam, jak się czuje jako ruski agent, i do posła Kaczyńskiego, jak się czuje jako zleceniodawca, obaj milczeli, a poseł Suski po chwili wyrwał mi telefon i prosto w oczy kłamał, że wcale go nie zabrał. Gdyby nie interwencja kolegi posła Poperskiego, to pewnie dziś już byłabym bez telefonu, bo tak właśnie działają. Kłamią prosto w oczy, sabotują, niszczą nasze bezpieczeństwo, schłócają z sojusznikami z NATO. Nie chcą nawet pomocy, że iby nasze polskie niebo ochroniły patrioty. Hańba, hańba, hańba. Ale słodkie to było, pani Jachiro. Proszę Państwa, jacy to są obłudni ludzie, no to już Wam mówię. Przecież coraz częściej słychać z mównicy sejmowej, z ust tych tam z Koalicji Obywatelskiej, jak i tych z Konfederacji, że powsadzają ich do więzienia. Pamiętacie Państwo te zapowiedzi, jeszcze trochę ich będzie, oni tam nawet bardzo serio, tam aktorskie zdolności niesamowite. Proszę Państwa, na przykładzie pani Jachiry i ich dzielnych kolegów, którzy chcą tam do więzień wsadzać tych z PiS-u. Ewidentnie poseł Suski pozbawił własności posłankę Jachirę, jeżeli chodzi o jej telefon. Ewidentnie. To jest przestępstwo, proszę Państwa. Nie wolno tak robić. To, wiecie, to policja miała takie postępowanie, jak tam dziennikarza TVN-u pozbawili jego własności w postaci telefonu. My mamy im wierzyć, że oni tych z PiS-u powsadzają do więzień jak halo, pani Jachira? Jak nawet nie zgłosiliście na policję tego przywłaszczenia telefonu przez Suskiego? Pod kamerami wyłożył się w polskim Sejmie. Było doniesienie? Nie było. Proszę Państwa, takich będą wsadzać do więzień. Nie miejcie żadnych wątpliwości. Nie będzie żadnej różnicy. Rządy Koalicji Obywatelskiej, czy tam Konfederacji, będą wyglądały tak, że ci będą rządzić. Oczywiście nie będą, bo nie pozwolimy im. Zbyt dużym już jesteśmy ruchem. A PiS będzie krzyczał wtedy, złodzieje, my was wsadzimy do więzień. Po prostu role się odwrócą. Gdyby rzeczywiście chcieli im dokuczyć, no przykład telefonu jest dobry. Proszę Państwa, oczywiście teraz, gdy ja to powiedziałem, oni mogą dla zagmatwania sytuacji zgłosić takie przestępstwo.
Ale nawet im do głowy nie przyszło. Dlaczego im do głowy nie przyszło? Bo oni w ogóle tego nie chcą nigdy zrobić. Nie miejcie żadnych wątpliwości. Nie będzie żadnej zmiany, jeżeli chodzi o głosowanie na kogokolwiek z obecnych partii telewizyjnych. Nie będzie żadnej zmiany. Będzie taka sama kołomyja z odwróconymi rolami.